Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Wow, czas leci, kiedy się dobrze bawisz. Dotarliśmy już do kwietnia 2017 roku w ramach naszego nadrabiania indieboxów. Mam wrażenie, że nigdy ich nie nadrobimy. Zobaczmy, co znajduje się w tym miesiącu. Po raz kolejny przypominam, że Indiebox to subskrypcja bodajże z Kanady, gdzie raz w miesiącu wysyłane są kolekcjonerskie wydania gier niezależnych, czyli indyki w pudełkach, dużych kartonowych pudełkach i w dodatku w wersji DRM Free, czyli bez zabezpieczeń, prosto na płytce do instalacji oraz w formie kodu na Steam, więc w zasadzie dostaje się grę przynajmniej dwa razy. Jeśli ktoś nie chce otwierać swojego kolekcjonerskiego pudełka, może po prostu wykorzystać kod. Super Meat Boy, znowu numerek 1583 z 3200. To jest specjalne wydanie Super Meat Boya. Meat Boy miał pudełkowe wydanie już wcześniej. Nawet było ono pokazywane 100 lat temu na Arn.eu. Ale przypomina mi się to, bo pamiętam parę miesięcy temu. Jak widzicie, to jest pudełko jest stylizowane na takie, że jest Super Dumbo zamiast Super Meat Boy, bo Dr. Fetus się tam bawi tym i robi sobie jajca z Meat Boya. I wkurzyłem się strasznie tym wydaniem, bo pamiętam w kwietniu, zanim przyszło to pudełko, Indiebox rozsyłał ludziom koperty z kartką w środku. Patrzcie, co dostałem od tych małych chujków z Indieboxa. Nie dość, że urąbałem sobie palce konfetti, znaczy błyszczykiem, tak to pewnie miało być. Dostałem a very special letter from Team Meat. Z okazji tego, że w Indieboxie ma się pojawić kolekcjonerka Super Meat Boya. O takiej treści. Dzięki, doktorze Fetusie. Fuck. No ale dobrze, zobaczmy tego Super Dumboya. 4 z 12 2017. To jest kolejny z tych większoformatowych pudełek. Gry chyba nie muszę nikomu przedstawiać, no ale jak zawsze na końcu zobaczycie fragment gameplayu. Jest to taka platformówka, taka hardkorowa platformówka, gdzie się biega i umiera milion razy. Pierwsze plansze są dość proste, ojej. Fajne pudełko nawet. Pierwsze plansze są dość proste, a potem to się wszystko rozkręca i już jest taki hardkor, że trzeba naprawdę sporo cierpliwości włożyć. Więc mamy dysk instalacyjny bez zabezpieczeń, mamy ścieżkę dźwiękową, fajny pomysł. Official Super Meat Boy soundtrack wygląda jak taki typowy, klasyczny verbatim. Naklejka jak zawsze. Instrukcja obsługi, wszystko jest fajnie tak zmodyfikowane, żeby wyglądało jakby to było, o właśnie, od strolowane przez doktora Fetusa, czyli doktora Płoda, jakbyśmy go nazwali po polsku. Więc no, tu są heheszki, no i alternatywna okładka od środka, taka rysowana. Bardzo, bardzo pasuje to ogólnie do klimatu i stylistyki gry, więc fajna sprawa. No i zobaczmy, co tu jest jeszcze w środku, zawsze są jakieś gadżety. Okej. Okay. Mamy Super Dumbo i Meat Cubes. To jest taki, rozumiem, do złożenia Meat Boy, tak? Zaraz przeczytam, jak to ma działać, bo nie chciałbym tego zepsuć, ale zbliżę na chwilę. Są takie kosteczki w kształcie Meat Boya. Zakładam, że z tego da się złożyć Meat Boya. I Stupid Meat Boy Dr. Fetus Level Skipper, czyli urządzenie do pomijania plansz w grze. Wymaga dwóch baterii AA. Ej, to jest faktycznie przycisk. Co? No to chyba będę musiał włożyć baterię i zobaczyć. Nie byłem na to przygotowany, ale już jestem. Uwaga. Miały być baterie AA. Jakie to są baterie? Więc to pewnie są baterie AA. Dlaczego mnie okłamujesz, doktorze Fetusie? Te się zmieszczą. Dobra. Fajne, wygląda jak takie typowe, takie kreskówkowe urządzenie. Działa? Yes,
this message is special because it can only be heard by morons. Please never forget that you are a failure. The person that pressed this button is an idiot. Dobra, właśnie zostaliśmy nazwani idiotami za to, że... No okej. Okay. Czyli to jest kolejny żarcik. Nie ma przycisku do pomijania plansz, tylko jak się naciśnie guzik, to głos mówi nam, że jesteśmy idiotą, że wierzymy w takie rzeczy jak guzik do pomijania poziomów. Fantastycznie, czekajcie. Chcę zobaczyć tutaj... To nie jest informacja. Gdzie jest informacja z zawartości? Co to jest? Meat cubes. Co to są te meat cubes? Dr. Fetus said he could get us some sweet meat boy figures. And then... Aha, okej. Okay. To miała być figurka meat boya, ale dr. Fetus ją rozwalił młotkiem. I można ją złożyć z powrotem do formy takiego... O, do takiego pikselowatego meat boya, jeżeli się komuś chce. Szczerze mówiąc, mnie się nie bardzo chce, więc tego nie zrobię. Ale dobrze wiedzieć, że się da. To jest bardzo interesująca kolekcjonerka. Mi się bardzo podoba, bo jest taka naprawdę bardzo w duchu tej serii. No jest taki, taka 100% żartobliwa. To jest coś, czego co chyba by w normalnej takiej dystrybucji sklepowej nie przeszło. Taki żartobliwy, taka żartobliwa kolekcjonerka, ale tu... To mi się bardzo podoba. To jest naprawdę super pomysłowe. Chciałem jeszcze zajrzeć, bo kurczę, to dostałem jedno takie pudełko, ale z jakiegoś powodu dostałem też drugie. I zastanawiam się, czy nie dostałem po prostu dwa razy tego samego. Jeżeli dostałem dwa razy to samo, to zrobimy jakiś konkurs. Tak, wygląda na to, że dostałem drugie to samo pudełko. Czekajcie, zasłonię tylko kod na Steam, żeby ktoś komuś nie zużyć kodu na Steam, więc mam drugie takie pudełko. Kochani, i przydałoby się w takim razie, skoro przyszło do mnie przypadkowo, żeby któreś z was je dostało. Więc w komentarzu pod tym materiałem, bo nie chce mi się tak na bieżąco wymyślać, opiszę zasady konkursu i będzie można wziąć udział w konkursie i wygrać swojego własnego kolekcjonerskiego Super Dumboya. Więc śledźcie komentarze pod materiałem, tam znajdziecie wszystkie instrukcje, a ja zapraszam was na odrobinkę gameplayu z Super Meat Boya. No bo cóż, formalności musi stać się zadość. Ja na razie żegnam się z wami. Zapraszam do oglądania.